Afera spodniowa, czyli chodzi o spodnie z Balenciagi. Ogólnie Balenciaga jest znana z dziwnych spodni i kiedyś wypuścili takie, które były całe zniszczone, a kosztowały parę tysięcy. Jednak teraz wydali spodnie, które wyglądają jakby miały na sobie ręcznie i wiele osób zaczęło z tego się śmiać. Oczywiście takim ruchem jest o nich głośniej i na pewno więcej osób je kupiło. Do tego IKEA stwierdziła, że przypnie się do tego mema i wydała nowe zdjęcie z reklamą ręcznika, na którym znajduje się chłopak w IKEA w szerokich spodniach i posiada dokładnie w tym samym miejscu na sobie ręcznik. Dla mnie jest to mega śmieszne, co zrobiła IKEA i jak to zobaczyłem, to się uśmiechnąłem, a same spodnie dla mnie są po prostu za drogie. Ja mam już dużo ręczników w domu.